Także dzisiaj, proszę Państwa, 23 marca 2014 roku, gdy pokazujemy Państwu tablicę, na której są odjazdy przecież do Anglii, Ameryki, Białystok, wszystko jest pokazane i w ogóle, i w szczególe, i pod każdym innym względem. To proszę Państwa, jesteśmy właśnie w tej katolickiej Polsce, a nic lepszego jak tylko odjechać, proszę Państwa, i sobie pojechać do tej Anglii, Ameryki, Białystok. No bo tam, skoro Jezus Chrystus ukazał się po raz drugi, to być może dlatego tutaj oni tego Jezusa Chrystusa prawdziwego nie widzą. No i no nie ma nic takiego korzystnie dobrego w sensie wiary, dobrych uczynków. Jest tylko, proszę Państwa, no takie świeckie rechodupstwo. Przecież Państwo widzicie, że i Pałac Kultury Stalina i Lenina tutaj jest instytucją, jest budynkiem świeckim, proszę Państwa, i w ramach radia Tok FM Extra nie omieszkamy Państwu tego powiedzieć. Także proszę Państwa, no Pałac Kultury Stalina i Lenina, w którym no zresztą też kultury nie ma, to Państwo możecie się o tym przekonać nieraz, już żeście się przekonali, proszę Państwa. Po lewej stronie mamy tutaj jeden teatr dramatyczny, gdzie dzięki temu teatrowi Górniak się wybiła, ta cyganka warszawska w tym systemie takim, proszę Państwa, gdzie już gender weszło i ewolucyjnie mieszanka ewolucyjna cygano-żydo-małpo-dziadogadów, proszę Państwa. Po prawej stronie mamy teatr, proszę Państwa, studio, gdzie moja znajoma koleżanka Marta Dobosz się wybiła. U niej teraz jest taki szeroki łeb u tej Marty Dobosz, że nie wiem, czy teraz, czy kto chciałby ją zatrudniać. Proszę Państwa, ona już ma swoje lata, ale nie jest bardzo stara, nie. Ona ma 50 parę lat i proszę Państwa, siadło jej troszeczkę tam na głowie, że już tam w jakimś tam momencie jej się wydało, że już wystarczy, ale też ją troszeczkę podcięto, proszę Państwa. No i leczyła się też jakiś czas i od alkoholizmu, alkoholu, proszę Państwa. Teraz wcale tego nie pije, bo umie się dziewczyna powstrzymać. Także ona jest taką powstrzymującą się od wstrzemięźliwą kobietą, powstrzymującą się od pewnych rzeczy kobietą pierwszej klasy. Kilka razy widziałyśmy ją w akcji, Martę Dobosz, jak ona postanowiła, że nie i nie. Także dzięki temu jednemu etapowi, a to drugiemu etapowi, Marta Dobosz wybiła się, proszę Państwa. Z tym, że teraz ona już naprawdę nic nie robi, tylko z gitarą, tam gdzieś idzie, tam gdzieś jedzie. Czasem jakiś koncert da, nawet ją tutaj pod domami towarowymi centrum widziałam, proszę Państwa, szła z gitarą, jaka ta nasza główna cyganka. Proszę Państwa, być może chciałaby być lepsza od Górniak. No Górniak ma całkiem inny głos, taki estradowy. Marta Dobosz i taki, i taki, i taki, i wszystko mądrości posiadła. Także Marta Dobosz, no ale zgłupiała trochę, troszeczkę i siadło. Proszę Państwa, tutaj w Warszawie każdemu siada na mózgu. No, mówimy, proszę Państwa, a to o grubych debilach. Od wczoraj, od przedwczoraj, przemierzając przez całą tę Pragę południe. No jesteśmy w jednej Warszawie. Warszawa jest jedną wiochą chińską, największą, proszę Państwa. Tutaj widziałam dzisiaj też przez Marszałkowską chciała Chinka z wielkim plecakiem przebiec, ale tam jechała policja. Ona, ja chciałam jej coś krzyknąć, powiedzieć, żeby nie przechodziła, bo prosto na policję. Mało nie wpadła, ale 3-4 razy przechodziła i zrezygnowała, no bo czegoś się bała, a tam rzeczywiście policja stała z tyłu i nadjeżdżała i tam gdzieś się zatrzymała, bo zobaczyła jak Chinka, jak durnowata, to trzeba ją złapać. No, to dużo haraczy ściągają, bo ja nawet widziałam na Nowym Świecie przy Empiku kontrole wysiadły z Chinami całymi, tak. Dwóch Chińczyków, dwie Chinki, proszę Państwa. No bo dziewczyna kupiły bilet, 4 bilety, ale nie przebili, nie skasowali. Także nikt im tego nie powiedział. No, także to tutaj, proszę Państwa, w Warszawie kupić to mało. Tu trzeba skasować, tu trzeba się zarejestrować, tu trzeba się zalogować, tu trzeba wszystko. Także, proszę Państwa, nic jak tylko wziąć plecak i udać się, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok. Tutaj jakimś tam busem, jakim busem, to Państwo możecie zobaczyć tutaj, żeby pójść i zobaczyć co i jak i o której.